Chły u twojego psa to nic strasznego ani wstydliwego. Nawet największym kanapowcom mogą się one przytrafić. Wystarczy, że pchła zeskoczy z innego psa na twojego pupila, a potrafią skakać daleko, i już gotowa pchlica. Pamiętaj o tym, że pchły żywią się tylko na twoim psie, a żyją i składają jaja w jego najbliższym otoczeniu. W kanapie, w posłaniu albo w twoim łóżku. Także konieczne, oprócz zastosowania środka o działaniu bójczym, jest spranie i sprzątanie całego domu. Pamiętaj o tym, że jeżeli pchłę stwierdzono u jednego zwierzaka, to koniecznie należy odpić całe stado. Problem ten ogólnie jest coraz rzadziej spotykany, dlatego że wszystkie preparaty przeciwko kleszczom działają również przeciwko pchłom. Aha, co ważne, te czarne drobinki na sierści twojego pupila to nie są pchły, tylko ich odchody, które należy wyczesać albo psa wykąpać.